I halo, dzień dobry, kurwa, witam w kolejnym odcinku. Bo artysta chuj mnie wkurwił, dlatego taki jestem. No, a także dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michael Linda ja też jest. No jestem. Ty chuju, nie chcieli ze mną grać w lesie jebany. A, czyli się obraziłeś jednak, a to wszystko jasne teraz. No. Wydałeś się. No, ale to ten chuj nie chciał ze mną na osi nie grać. Przecież powiedziałem, że nie jesteś potrzebny w tym odcinku. Powiedziałeś, że wystąpię w następnym i powiedziałeś, że nie jestem potrzebny. Czekaj, bo Michael mi tu w tle gada. Michael tu w tle gada. No chłop, tam z pługiem zjeżdża na stację. No ale to sobie wyłącz. No to już. Odcinek. Ja sobie pojadę od góry i od góry zacznę. Dobrze. Ja grzeję moim bajzonem. Artysta cheatuje w tą grę, ja nie gram z wami więcej. Dobrze, brzmi jak pan. Kurwa. Z ciebie jest. Na czubku choinki wiszczę. Dobrze ci tak, w lecie. Ja pierdzielę, jak ten Zetor ma na pusto, no, pod górę ciężko, to... No. A jak ja cię wkurwiłem, idiota, jak to Michael ci to powiedział? No ale ty to potwierdziłeś, debilu. No i co? Ale to była nieprawda. Ja potwierdziłem kłamstwo. Bardzo mocno. Dobra, nie tłumacz się, bo jesteś winny. Ja na pusto pod tą górę siedem na godzinę bizonem. Nie, ja bizonem się jestem tutaj. Ja sobie przyczepki przywiozłem. Ja na pusto pod tą górę mam ciężko, to co... Tutaj niby mam potencjalny plon 22 tony, no ale nie wiadomo jak to wyjdzie. Chyba pola pomyliłeś. A co? Potencjalny plon. U mnie było 22 tony. A tu jest? A to nawet nie wiem. A. Czekaj. Aha, nawet już nie pokazuje. Hop, co kurwa stało, nie jest w twoim polu. No, ale ja pierdzielę. Mówię, że ty już nie pokazuje, że potencjalny plon. Ty, ja jak jadę tą drogą polą, to fajnie opony słychać. O kurwa. No wiem, słyszałem nawet ja. Czekaj, ja włączyłem to? Nie włączyłem. Dobrze. Dobra. Jedzie bizon. Ty masz potencjalny zysk. Nie zysk, tylko plon. A to nie ma takiego czegoś. Właśnie. Ja też nie mam. Łatwo ja zamiast. Mam tylko, że potencjalny zysk 5 ton z hektara. Dobrze, dobra się jakoś zobaczy. Leci tam sąsiad od dołu. Jo. O, zobacz sobie, wiesz, że jest kontrakt 11 tysięcy? Kurwa, miałeś mu nie mówić. O, to ja go biorę. A nie! Ale wiem, dlatego ci go zostawiliśmy, bo artysta już miał krapkę na niego. Nie, ja ci go nie zostawiłem. Dobrze, pożycz przedmioty, już klikam. Jest. No, już go wziął. Ale jest za 7. Artysta. A chuj mu w łeb, nie będę kurwa jechał ze sklepu na 217. Sąsiad chuj ma większy plon, widzę po prawej, po lewej. Ja jebało, chłopa. Co ma większy plon? Nie będę kurwa tak daleko jeździł. A ja też mam w tym miejscu taki dobry. A bo mamy podobne pole. No tak, my mamy taki sam, tylko ja mam piasek tam w rogu. No to tam będziesz miał fajny plon. Najgorszy. No, to życzę ci tego, sąsiad. No. Dzięki. Wiesz, że ja zawsze przyjaciel, nie? Mhm. Żeby cię powkurzać. Wy to pierwsi do tego. No, elektryczka. Ja nie wiem, o kogo chodzi. No, o twojego dyćwara. No ja cię.
Dobra, leci. Ja palę na świeczkę, nie chcę się słomić. Chyba, że sąsiad prasę wypożyczy na to. No jakbym jeszcze miał prasę. No ty masz kasę, żeby ją wypożyczyć na to. Ja tutaj mam samozbierającą. I to zależy od sąsiada, czy będzie chciał posłać, czy nie. Jo, ja już mam 100%. No. Kurde. O, co tu takie słowy plą? A ja muszę tak pojechać. Dobra, po ziemniakach kogoś, nieważne. Ważne, że to nie moje pole jeszcze, więc mogę. Później będzie ciężej. Jo. Później sąsiada artystę wykupię szejka. Szejka. Araba, jak to było w poprzednim odcinku, pierwszym. No to w sumie bardziej on ciebie wypożyczy. Wypożyczy. Niż tego. No ale no. Ogólnie pole numer 59 już jest skoszone, można tak powiedzieć. No i dostałem 3 tony soi za to. Dobrze. O, ja ci pomagałem. No. Orać. Kasper, a co dostanę za to? He. Co? Kopa w dupę. Wstańsz. Nie widzisz inspektora bardzo mocno? No, chłopca moją walkę wziął. A ja nie wiem, czy ty możesz... Bo ty do mnie na gospodarstwo przyszedłeś. No. No ale i tak ma podwykonawcę u ciebie. No ale to i tak nie możesz chyba kontraktu mojego robić, jak masz podwykonawcę. No nie. Ja i tak nie mam co robić. Azot? Czy ja co zrobiłem na samym początku? Wapno? Potem jak pole połączyłem od razu. Dobrze, ja już mam pełny zbiorniczek, tak? Pierwszy. No ja już zaczynam drugi. Jeden ale przejazd. Nie będzie miał więcej plonów. Zobaczy się. Jeden przejazd i 3 poprzeciążki, no trochę słabo. Oj. No ale 10 na godzinę. Tutaj pięknie bizonek leci. Deutschwach 160. Kidali czwar. No bo byłem u artysty na chwilę na gospodarstwie. No widzisz 160, nie 210. Dobra, leci. Ja na asfaltem, bo opony słychać. Jak się wyrobię w czasie, to może jeszcze... O, widzę cię bardzo mocno przed sobą. Do tego. A to ty za mną, gdzie ty masz ten kontrakt? Na prawo. Na 68. Na 68. Jo. Widzę. Jak ta trawa nie wygląda, jakby była urośnięta, ale dobrze. Ale no i tak to... będę musiał jeden dzień poczekać, żeby ta, no, belki kiszonki się zrobiły po prostu. Ojej, trochę po psińcy przyjechałem, ale no, nieważne. To nie moje. No masz rację, nie twoje. No, to sąsiada, złodzieja. Złodzieja, no ja ci dam złodzieja. No, a kto kupił trzeci ciągnik już? Drugi, nie mam trzeciego. Tamten sprzedał. No. A w sumie się nawet nie pochwaliłem, ale to nieważne. Później się kiedyś pokażę. Jak będzie czas. No w sumie, no to w kolejnym odcinku, bo nie wiem co będzie w kolejnym odcinku. Nielegalnie. Zwierzęta będą w kolejnym. Nie. Albo, no jo, nie, bo trawy nie mam. Ale to nie będzie jednak. Albo się kupi jakąś kostkę, jedną. Zobaczy się. Się zobacz, co będzie w kolejnym odcineczku. Dobrze. Brzmi jak plan.
Dobra, kurczę, już 12 minut, ja pierdolę. No. Raz, o Boże! Nieważne. O. No była chyba najdłuższa trasa na pole. Dasz radę? Dobra, daję radę jeszcze. Ale jedzie. Jedzie sąsiad. Ten, co na asfalcie zawija kombajnem. Kto? No ty. Ja nie. Tam dwa, no tam poprzeczniaczek co zrobię za chwilę. Teraz to ale lecę pod górę, ale przejść na godzinę. Dobrze, ja 12. No w sumie to nie chciałem dać John Deere'a. Co ja kupiłem też John Deere'ka. Tak lepiej ten zestaw wygląda. Dobrze. Ja już się wciągnąłem na górkę, tak? No ja też. No w sensie ja nie musiałem na górkę, ale... Dobrze, już jadę 15 godziny. U mnie nic nie widać, żeby było skoszone przez te 10 minut. A u mnie jeszcze trzeci paseczek robię. Dobrze. No. Co? To mnie tutaj idziesz. No, dwa zbiorniki chłopu kosił. No, a co? Widziałem po tonach. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, ale w sumie teraz nie wiem na co zbierać pieniądze, ale chyba na kombajn. Żeby nie mieć takiego samego jak sąsiady, bo każdy ma bizona. O. No. A ja se zmienię na inny. Ja mogłem mieć innego, ale wolałem się oszczędzić. No ja też mogłem mieć od razu, ale no, od razu sobie kupiłem na maszyny na no, na owce już tak od razu. No i przy okazji będę już mógł zebrać słomę. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, jestem tutaj po przyczynie wstawkę. Teraz. Więcej tego zielonego ma być. Więcej. Na całym polu ma zielone, ale jaki odcień to nieważne. Dobra, tutaj tam. Trzy będą przyczyneczki. Mówisz? No, tutaj na dole, no ale nie wiem, jeszcze zobaczę. Wytnę poprzeczniaczki i do góry się wciągnę? Nie wiem, czy się wciągnę. Kurwa. Słyszałem to. Nie, ty nie miałeś słyszeć. Słyszałem. Ty nie miałeś słyszeć. O, ja już, no. Tutaj akurat mam ten piasek. O, to spadło, widzę. No. Bo ja twoje pole sąsiad widzę, tak? Na minimapie. Ja wiem, że ty widzisz moje pole. Nie, u mnie sąsiad jest ten sam kolor. No tak, tylko ja mam ten piasek, no taki... O, na czerwono aż ci wskoczyło. Wrogu. No, czy taki czerwony, to pomarańczowy bardziej. No, ale kawałek czerwony. Dlatego, no. Tam plastik, dobra. Piasek, powiedziałem. O właśnie, plastik. Kiedy raft? Nie wiem. Teraz to nie wiadomo. W tym tygodniu. Dobra, bo ja tu muszę patrzeć, żeby znowu na pszenicę nie wjechać. Oj, oj. Tak to będzie. Haloręczny. Tak, tutaj też mam taki pomarańczowy, żółty. Już nie mam zielonego. Ej, ale to mi w
To mi pokazuje mapę, czy w sensie Azot, czy co mi tutaj pokazuje, czy kocha? Plon. A, dobra, dobra. O, u artysty fajny plon widać. Nie, no ja nie widzę. A ile jest? 65 cała łąka. Oj, oj. Dobra, ale to jest. Kontrakcik. Kontrakcik, to. To nieważne, ile tam jest. Jo. Ważne, ile na moich polach. No w sumie nie wiem, czy robić odcinek z tego, z zbierania słomy. Nie wiem, jak chcesz. O Jezus, słuchaj, czy tutaj przejadę, dobra, to pojadę tam. O kurwa, spierdalaj stąd! Idź stąd, śmieciu! Do Kazika się drze. Lepsze to jest to, nie, że artysta się nie odzywa przez cały odcinek, ale jak ktoś palnie, to... O ja nie? Przez pół odcinka cicho, a nagle jak się wydrze. Skij to. Ale tak jak ja sobie oglądałem dzisiaj ten odcinek, a Michael mówi, o, Arab się odzywa, sąsiad. Na orce. O, sąsiad Arab się odzywa. No to, no to co, no bo Arab. Ojoj, halo ręczny. Ej, on mi na ręcznym zjeżdża. No zgaś silnik. No zgasiłem. On na ręcznym mi zjeżdża. Dobrze. No, dobra, trudno, tyle może. Niech se zjeżdża. Ja to widzę, jak on zjeżdża, ty. No ale, wiesz? Ale gdzieś tam powinien się zatrzymać. No, na ulicy. Nie, no na ulicy nie. Bo tam już nie ma tej góry. Dobrze, rozumiem twoje szczęście. Co to szczęście? Tu? Dobrze. Rozumiesz. Rozumiesz. Ten co capuje kombajna, dobrze. Na co on robi? No nie wiem. Idę do Araba, zobaczcie co robi. Kosi. No. Chłop co od razu zgrabia. Jeszcze to jest to, że nie wiem, dostaniesz za to, nie wiem, tak 9 tysięcy, weźmie od ciebie trochę, bo to Arab. I no. Ja nie dostanę za to 9 tysięcy. No a ile? A tam wypożyczenie. 11. No tak, ale wypożyczenie. Ale tam pisało, no, tam chyba 400. Wypożyczenie 460. No a to. A 11 155 było za kontrakt. No 10, a może jeszcze na, będzie nadwyżka pewnie kiszonki, to sprzedam. Chyba, a, że Arab. Taki jesteś. Taki Żyd jesteś. No nadwyżka będzie. O ty chuju. No chyba, że Arab będzie chciał. O, Jaraba mi się nie spodobało. Kurwa, ja bym wolał kupić ze sklepu niż od ciebie, bo ty mi wyjebiesz cenę z kosmosu. No jestem na minusie 25 tysięcy, no to co? Nie to a co ja mam 1500 w flecie. No ja 3200. No. Dobra, no ale ten co w drugim odcinku. Pożyczkę. No a ja nie mogę. Ja nic o tym nie wiem. A ten co w drugim odcinku już se ciągnik zmienił. O jadź. Nie. Zmieniłem dwa razy ciągnik. Bo miałem, no właśnie. Ursusa zmieniłem na Waltrę, a Waltrę zmieniłem na Jundira. Widzi taki bogacz? Kurwa dwa razy już zmienił ciągniki w trzy odcinki. Co półtora odcinka. Chłop co półtora odcinka ciągnik zmienia. No nie, ale zaraz to nie. Teraz to kombajn chyba. No tak. Burżuj jebany. No. Albo upgrade Jundira. Bo on może mieć na 185 koni. Dobrze. A ma 155. On ma 155, później ma chyba 165 i 185. Być może.
Cel jak leci z tymi przyczepami. No co? No to za dużo tego pola nie ubyło, co? A mamy 20 minut, przypominam. Co? No. Kurna. Daj sobie 2 minuty. Ja pierdolę. Dobra. Trochę będzie schodzić, no. No ja mam jeszcze 2 pola. No ja mam koniec żniw wtedy po tym polu. Tylko będę musiał sobie przystawkę wypożyczyć. A nie, wypożyczę nawet przystawki, jakie. Faktycznie. Dobra, chuj, sąsiad pożyczy. No ja to mówiłem wcześniej, że on nie wypożyczy. No wiem, coś tam mówiłeś. Słonecznik zwiennie, a nic tam. Nie, może jakoś się uda zrobić. Chociaż nie uda się. Nie wiem. Wszystkie kontrakty musiał na mapie zrobić. O, zasiek jest jeszcze za 2,5 tysiąca. Ale słyszałem, że dostanę od ciebie tonę jęczmienia, słyszałem. No, żartowałem. No tak, tak. Mój Silio szczeka otworem bardzo mocno na ten jęczmień. Tak, ale ty mi i tak zarąbałeś kasę z tego. No to, ale sam powiedziałeś, że jestem twoim, no to jest, ja nie narzekam, ja nie narzekam. Ja żartowałem, człowieku. Dobra, dobra. No nie wiem, ale na przykład takie 2 tony jęczmienia, nie, dobra, 3 tony jęczmienia i mogę ci dać przystawkę do kuku. Do kuku mogę ci dać, no? Takie za 3 tony jęczmienia. Ale nie chcę do kukurydzy. No czemu nie? Proszę. Przecież do kukurydzy też idzie kosić. A, no właśnie. No, właśnie. No to się zastanów. Tam było 7 ton. Czyli już mam 10 ton. Jeszcze pół tony muszę ukosić. Nie, ten poprzeczny jeszcze zarobić. Czekaj. Nie, to tutaj. Jęczmień. Jo, jaki słonecznik drogi. Ja to może wezmę słonecznik od ciebie zamiast jęczmienia. Ty, i co jeszcze? No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. He, nie mam kasa, ten jeszcze kurwa chce mi plony brać. No. Trzeba wytępić szkodników. No ty jesteś szkodnik. No ten co kurde już 2 ciągniki zmienił. Jest. Dobra, daj mi future kierownika. Nie dam ci. Poza... A nie ty. A. No to ci nie dam, nie jest ustanie. No Kacper idioto, daj mi. Nie wiem po co, ale się boję. Bo chcę sobie Valtry zresetować to sklep, bo nie opłaca się jechać. A to co, ty już skończyłeś? Jo. Ojo, ja już tu 100% prawie. Dobra, ja już jadę na gospodarstwo. O Boż. Jak na gospodarstwo? No Boż, na pewno. Serio? No. To ten jęczmień chyba lepiej sypie. Czemu? No bo ja mam 14 ton dopiero. Więc ten jęczmień chyba lepiej sypie. Albo jadę na skup z tym. Za 600 jest, to jadę sprzedać. Coś tam jeszcze zarobię z niego. A. Niepotrzebnie zjeżdżałem w sumie. Aaa, zrąbałem. Oj, full off. A, ty widzę też. Pod górkę. Ja 4 na godzinę jadę. 11. 10, 9.
O, dziura, dobra, czekaj, Z2, na chwilę, o, tak o, na odcinku Z2, na chwilę, o, tak. Na serce na odcinku, dobrze. Jak ja tam... na odcinku. Jo. Czy ja na odcinku sobie tak o, poszedłem. Ja pierdzielę 3 na godzinę. Dobrze, ja jadę 6, tak? A ty masz więcej koni. O, a tu bardzo mocno pracownik widzę. No, ale ja... Na minusie pracownika można wziąć? No, a czemu nie? O kurde. Jo, jeszcze ciągnie bardziej do minusa. Dobra, halo 5 na godzinę. Dobra, podjeżdżaj szybciej, no. Dobra, plan deki nie mam, może mi to zboże nie wyleci. A ty takie dziury po tym asfalcie? Znaczy po tej drodze. Opony, ty, to na... opony to nawet nie wiedzą, czy dawać dźwięk, czy nie dawać. Dobra, jedna naczepa już napełniona. Dobrze. Cieszę się twoim nieszczęściem. Przyczepa. Ja pindo. Dobra. Jakie tu są góry. Jedziesz ja, dalej? Tu... Co? Nie, już się tam dalej nie ma. Nie, chodziło mi o zatorka. Tu jest taka góra, że 3 na godzinę jadę. Nie wiem, nie widziałem tego. Ale nie, no chyba słomy nie będę robił. Ja pierdziel. Jaka tu góra. Dobrze. Ja! Jeszcze z tego skupu pod tą górę wyjeżdżę, trzeba. Nie, wziąłem jeszcze tamte pola do skoszenia, tutaj tą słomę. No, roboty na 3 odcinki. No. Prawda. No ale no. Przynajmniej pieniądze z tej słomy będą. Tak. Za darmo ludzie. No, ale... No to takie to dziwne. Dziwnie jest to zrobione. Że słoma luzem nie jest przyjmowana za darmo. Naprawdę, jak sprzedajesz luzem czy belkami? Już zależy. Ja nie widziałem, żeby ktoś luzem kupował. A, ja też nie, ale ja bym widział. Pomoc im dwie ma prawie pełny zbiornik, 80%. Wiem, widzę. No dobrze. No i ładnie minus schodzi. Ile? Za naczepę? Przyczepę, sorry. Chodź ktoś na sklep na chwilę. 6000. Zarobiłeś? No. O kurde. Chodź ktoś na sklep. Idę. Biegnę. Dobra, mogę się teraz... szybszy. Patrzcie pięknie, co zrobiłem. Co? Co on zrobił? Ja. Rozumiem. Nie. A nie, bo prasa nie będzie przyjmowała na kogoś innym polu, nie? Nie, tylko na kontrakcie przyjmuje. A, dobra. Brawo, artysta. Ładnie to zrobiłeś. A po co jechać 3 razy? No. O, to idzie fajnie. Jak można raz? Jo. Nie. Tylko, że belek powinien tych też sprzedać. Teraz. Ale przecież artysta też nie ma wypaku, on przecież zaczyna nagrywać. Nic o tym nie wiem. A ciężartowo, co ty nie wiesz? Aaaa. Michael już się podjarał. A ja się podjarałem, że artysta będzie nagrywał. No to. A skąd wy wiecie, że ja to mówiłem dla żartu, czy nie? Przed chwilą tak powiedziałeś. No dobra. Ja nie powiedziałem, że to powiedziałem do żartu. Ja pierdolę, się telefony zamknę. Czyli? No. Słyszę, jak tam nawala ten telefon. Nie mówię o 100%. W sensie za, możliwe, tak, ale to nie jest pewne. To jest... Nie, jak ja mam znowu na tym skupiać, to ja dziękuję.
Dobra. Ale jakbym tak jeszcze miał trzy przyczepy jęczmienia, co się nie uda, to bym wyszedł z minusa. No ja trzech nie będę miał, ale dwie będę miał na pewno. Ja se jadę tak o bez W z górki. I zajebałem w drzewo. Nie. Kurwa! Mój pracownik ma 100%. Ja wiem, już jadę, już jestem. Dobrze. Ja już na drodze jestem koło artysty, w sensie no. Jak Kasper, wiesz, ile mamy ten? Co? Minut? Odcineczka? 31 ja mam. Jak koło mnie jesteś? Jak ja jestem koło sklepu? No ale koło twojej gospodarki. Na tej drodze. Ja pierdolę! Chodź, ula. Człowieku, to jest kurwa w jednym miejscu drzewo na drzewie. I się zajebałem. W sensie po prawej i po lewej stronie jest drzewo, w tym samym miejscu. Co tam, Michael? Widzę cię. I bardzo mocno zajebałem. Ten jak poszedł. Hamulce mi puściły na tej górce. To odepnij kable w przyczepie. Brzmi jak plan artysta. O ciulas. Ja nie zrobię tego. Odpiąć ci? Albo tworzyć od artysty przyczepę. A ja mam tylko 25 ton. Właśnie. A no właśnie, bo artysta ma tego betlaka. Nie. Bardzo mocno podjechać do ciebie? Nie no, na razie... Kurwa, się... znowu zjebałem o drzewo. Ten jaki tu rozłoży, jak się rozłoży tu na tej łące. Nie wiem, nie wiem czy chcę w ogóle na to widzieć. Człowieku, kurwa, jak ja nie wiem czy tu przez miasto przejadę. Ja pierdolę. Ale ta wrona dobra tam była w tle, jak już słyszałem. O, Kacper pomógł. Wrona? Czekaj. Rozjebałem się na drodze. Kurwa, frasa ucieka. Jakąś wronę tam słyszałem przez chwilę. No to w mapie. To w farmingu było, bo ja słyszałem bardzo mocno. A ty coś powiedział? Ła! Drona. To było idealne. Ja tu mam jeszcze jeden odcinek koszenia. Kurwa, Kacper, pomóż. A, bo ty słoneczek jeszcze, tak? Ja pierdolę, znowu frasa cię zjebała. Czy jest słoneczek robić, nie? Nie wiem. A, bo ty tu jesteś. O, bo... Trzy, dwa odcinki. Będzie ze żniw. Można w sumie tak zrobić. No kurwa. Dobra, czekaj. Ja ci tą prasę ściągnę i jedź. O, mamy tam problemy. O, bardzo mocno prasa dachowanie ma. Bardzo mocno. Okay. Żeby tylko dachowanie. Żeby tylko dachowanie. O nie, znowu chyba zbiornik będzie na dole. O i zajebałem się. No to dobrze, że na dole. No w sumie. Tak, tylko znowu z dołu będę musiał capować zatorkiem tutaj na górę. Ale na ten skup? No to ciekawy, no. Nie, ja na silos. Ja na silos. Ty? To ty chcesz tą przyczepę w flecie, czy nie? Będę potrzebował. A kiedy? No, za chwilę. Bardzo mocno, dobrze. Dobrze. Ale... Musisz mi dać pod wykonanie. Ty chcesz ciągnik bardzo mocno, czy nie? Nie, przyczepa, sama przyczepa, no. To nie jest was 170 pensji pracowników. 170... Chłopcy jest na minusie 18 koła. No, bardzo no to 18 tysięcy, a nie 25. Jeszcze chłop na tego na pracowniku. Nie, ja sam koszę. Teraz. No, teraz, tak. No jak będę miał przyczepę zsypać, no to czasu oszczędzam. No gdzie stać na pracownika, to? No. No. Jutro skończę kontrakt, to będę na plusie. Ale pewnie znowu będzie skipowany czas, to znowu będę na gdzie. No tak. Na tą przystawkę. Każdy tu za chwilę będzie na minusie. Nawet artysta. Nawet artysta. Ale zobaczymy co będzie po tych. Minus 18,5 tysiąca bardzo mocno tu jest. No a było 25. Pod sklepem zawracam. Zgniotłem kolana temu, co siedział.
A gdzie jest 167? Bo ja bym zawziął ten kodrak na sianie. Znajdę gdzieś po drodze. A to jest tu! 167 jest na polu. No. O! To jest gdzieś koło artysty. A! Wiem! Wiem, gdzie jest 167. Na mapie. Ja. Na mapie. Zarabiać tak bogaci przez te kontrakty. No ja muszę. Na minus, na zero wyjść. A ten chuj będzie bogatszy niż ja. No bo no jak mu ciągle kontrakt robisz i on sobie będzie sam kontrakt robił. No ale ty masz kredyt, a ja nie mam. Ja nie mogę brać. Ja też mam kredyt, ty też masz kredyt, 500 tysięcy. No tak, ale ja nie mogę wziąć kredytu więcej, a ty możesz. No dobra, ale ile? No ale to dodatkowe 30 tysięcy możesz wziąć. Ale my claim ma na fullu. Nie mam na fullu. No właśnie. Ja mogę wziąć jeszcze 10 tysięcy. No. O, halo, pełna przyczepa. Czekaj, to ja się tutaj odepnę. Mi został taki kawałek sam siadł. To by też widzę, że dużo nie zostało. A tak nie żebym cię straszył, ale 37 minuta się zbliża. Wiem, ale no ale no już chcę skończyć, chcę dokończyć. A i daj mi podwykonawcę artystę, żebym wziął tą twoją przyczepę. Ale bardzo mocno, czy nie? Mocno, bardzo mocno. No to chodź tu bardzo mocno. No już jadę. Bardzo mocno. 163. Ale nie na gorzkę bardzo mocno. A to jest tu! A to koło artysty jest pole, eto! A to duże nawet jest. Ale tam 167, to koło 170. Nie, no tam, wiem. Tu. Rzepak tam będę siał. Sąsiadowi. Bardzo mocno. O, zaraz zobaczycie śnieg u artysty. Aha, cement. Cement. Gdzie śnieg? Bardzo mocno. O. Weź mi ją, podepnij. O, bardzo mocno. Tu, o Boże, jaki tu spad jest. O, no. Boże. A my nie mamy tego moda, nie? Podpinasz? A bardzo mocno daj mi kierownika, bo ci wykonawcy nie mogę dać. No. Proszę podpiąć. A ja nie mogę sobie wziąć innego kontraktu, jak jestem aktywny. No bo nie ma tego modu. No, dobra. Nie dodaliście. No, ja czyli, nic o tym nie. No, czyli no. Będę się czekać do jutra. No chyba, że sąsiad mi pożyczy tam przystawkę. Do tego, do kukurydza, ja mu dam najwyżej te 2-3 tony jęczmienia. O, na odcinku to jest napisane ten, no. No bo muszę tony. Bo ten, to 3, 2,5. 2,8. Dobra, 2,7. 5, dobrze. Dobrze, 2,8. Znakomicie. No, to ty musisz mi tam przystawkę pożyczyć. No, ale czekaj na tyle, zobacz ile kosztuje, czy mi się to opłaca. No 1700 chyba. Którą ty chcesz? Tą Cabello? Nie, chyba tego Zigla. Tą drugą. Bo jest szersza, leciutko. Ona wypożyczenie, no, o, to ona 1000 kosztuje na wypożyczeniu. Nie stać mnie. Nie stać mnie. O Boże, ale nikt tego nie widział. Jak ja bym to zrobił, to bym cały swój dorobek życia stracił. Nie, zostawię ci 1000. Nawet nie cały w sumie. Nie wiem, czy robić to żniwa słonecznika, czy nie robić na odcinku. No nie wiem. To zależy od ciebie, bo jak ty będziesz robił żniwa słonecznika, to ja będę robił odcinek z tego. Z tego, no, bardzo mocno. Zbierania słomy. Bardzo mocno. Bardzo mocno, dobrze. Ej. 1400 i co myślisz jeszcze raz? Nie, to kozak. Dobra, sąsiad, robimy tak. Nie, że coś, ale najdroższy. Co?
No. Że ja tą przyczepę jedną sprzedam, a końcówka co zostanie, to ci dam. Nie wiem ile będzie. Aha, zostanie końcówka, nie wiem, 800 kilo. Nie, no tyle nie zostanie, więcej zostanie. Zostanie około 5 ton. Artysta, już mam robotę dla ciebie. Mówiłem 5 ton, dobrze. Dzisiaj robotę, no jak coś to mi będziesz musiał pomóc, jak, ale to zależy od Kacpra, czy on będzie robił żniwa. Dobrze, 5 ton brzmi jak plan. Ała! Jak na przykład jak on będzie robił żniwa kolejne, to ty będziesz zgrabiał tą słomę, żeby były większe pokosy, a będziesz kosił polo. Bardzo mocno wolę to trzecie. Okej. Okay. Też mi się tak wydaje. Zgrabianie. No. Też tak. A posiadasz takie coś? Posiadam. A ty posiadasz takie małe? No. O, to nie opłaca się. Nie, no w sensie, żeby z dwóch pokosów wyszedł jeden. Nie z trzech, tylko z dwóch. Dobrze, zanim ty zaczniesz ze mną rozmowę, ten powiedz ile. Nie wiem, dam ci z 500. Chcesz? Sześć, dobrze. Dobra, może 3. Być. Dobra, 3. A, spierd dalej. Okej. Okay. A wy chcesz Kasper, coś zapłacić? O! Kasper, chcesz? Co robisz? Dobrze. Ale nie, to będzie na twoim odcinku. No, pomoc co się o robi? Opa, ja se u Kaspra zarobię. Będę u niego kosił słonecznik. Za darmo? Ty to nie słyszałeś? Słyszałem. No ale sam oferujesz pomoc, no to teoretycznie za darmo, nie? Nie stać mi, żeby ci dać tyle. Ale teoretycznie ja specjalnie to robię, żebyś ty mi coś dał, bo zawsze mi coś dasz. I tak, jak ja się wjebię i ci pomogę. Nie, teraz ci nie dam, bo jestem na minusie. No, lecz nie ma ile. Ale bardzo mocno, jak to skończę, to będziesz na plusie. Bardzo mocno. Kurwa, idioto jebany, spieć, zostaw to. Nie. Kurwa, zaraz cię ołowiem poczęstuję. Ja ołowiem, jebany idioto. Pójdę po pistolet i cię zastrzelę. To nie ołów, idioto. A co? Artysta, nie mam to nagrane. Ty mówisz na ołowianego. No i Michael. Jo, jest. Śród wełniany, dobrze. Ile ci wyszło, nie trzmienia, na ten moment? Zamknij łeb, idioto. Ty jesteś pała. Tam sprzedałem 10,5 chyba. Czekaj, bo telefon dzwonił, idę. Nie obchodzi mnie to. O kurwa. U Kaspra w domu. Jebany idiota. Kasper tam dzwonią, bardzo mocno. Że rozpoczęła cipa. A chuj im web nie odbieram, jakieś biuro. Do tatusia dzwoni. No, ile jest tego? Ile ci wyszło jęczmienia, no? Tą będę miał pełną, czyli będzie 22 tony. 22 tony będziesz przez tego? No, jeszcze końcówka będzie dla ciebie. Nie wiem ile, ale będzie. A tam mam chyba 11, no, chyba już pełną. No, wyjedź to biuro przez okno. Wow, 22 tony, ja mam tam 14. Tutaj mam teraz 4. No, ale jęczmień zawsze gorzej sobie. Teraz 18, chyba. 18. A bo to pszenica, nie pamiętam. Ale 20 to będę miało, no ale nie wiem, czy będę miał tyle samo co ty. No chyba będę miał mniej. No ale to, ty będziesz miał więcej, bo ty więcej azotu jebiesz. Teraz mam 20 ton. Teraz. No to ja już mam na przyczepie 20 ton. W sensie tu mam pełną i jedną prawie pełną sprzedałem. Czyli sprzedałem tak jakby, no będę sprzedał 22 tony, a w bizonie mam jeszcze... Dobra. Czyli... Kurwa! Można i tak, można i tak. Nie, to będziesz miał więcej. Więcej. W bizonie mam jeszcze 400 kilo. No i ten pasek, czyli tu będzie... A, myślę, że z 1,5-2 tony będzie dla ciebie idealnie. Tak jak było mówione. Ja no ale ty musisz mi przystawkę pożyczyć. A?
Wiem. O kurwa, człowieku. Co tu się dzieje, ja pierdolę. Kurwa, ja tak powodzę mi da przyczepę, że to cię zbugowało i kurwa przyczepa lata. Brawa. Ale już naprawiłem, by się odbugowało. Dobra. Co? 50 minut z tego będzie. Jo. O Jezus, nie tam. A ja mogę mojego chłopaka opuścić. A dobra, nie opłacam się. Nie, bo będę większy na minusie, to nie. Zostały dwa przejazdy. A tobie chyba jeden, nie? No jeden tak jeden i tu pół. Tutaj gdzie nie dojechałem. Czyli jakieś około dwóch tam powinno być. Czyli ja skończę szybciej niż ty. Zanim ty tam dojedziesz, zanim ty wrócisz, to no. Czyli ja bardzo mocno owijam to. No, ale ja nie mogę tej sprzedać kiszonki dzisiaj, bo to nie będzie kiszonka. Artysta jak ma pilota, to może podejść i sprawdzić, że będzie sprawa. Dopiero jak skipniesz jeden dzień, to dopiero zrobi się kiszonka, czyli dopiero jutro będę ten kontrakt skończyć. Ale ja jestem u ciebie na gospie, Fiucia, a ty nie masz pilota. To był gum. No, to go kup na minusie, no. Dobrze, rozumiem. Ale ty miałeś pilota przecież. Nie, artysta miał. Ale on u siebie. Ale ja jestem u niego na gospie, nie u siebie. No ale jak masz podwykonawcę, to chyba możesz sprawdzić pilotem. No to zobacz ty, czy możesz pilocika wziąć. No nie, bo ja nie kupiłem pilota. No właśnie. Aż kurwa, przejdę do siebie na gospę specjalnie. Byłeś przecież. Nie, on u mnie był. Bo jak jest u siebie, to nie może robić kontraktu mojego. No właśnie. Trawa, kiszonka 0,00% do końca. No. 24 godziny musi leżeć. No, czyli jutro będę mógł dopiero zabrać ją. Ale będziesz chachmęcił kiszonkę, czy nie? No jakoś muszę. Co? Nie wiem. Ja nie powiedziałem, nic nie mówię. Czyli tak. Rozumiem. Czyli YouTube bardzo mocno zanim te kostki jebane się owinął. Ojoj, jak ja jutro też na minusie będę, bo mam 3 koła tylko. No, to nie będziesz na minusie. Jak nie będę? 2000 chyba bierze. Niecały 1000 na minusie. Jak za 5 koła zabiera? Jo? 4. Aha. No jak ty masz pożyczkę na tyle wziętą. Ja? No dobra, ale i tak zabiera nam praktycznie tyle samo. No, ale ty masz największą pozyczkę. No. Ja mam najmniejszą. Nie, ja mam tyle samo co ty. Dobrze. Ja spłaciłem. Bo nie chcę być aż tak bardzo zadłużony jak Michael. No dobra, w zimę się to zmieni. Teraz ja mogę być zadłużony, ale w zimę się to zmieni. Oby, chyba. O, tak. Ty mi mówisz o zimie. Poczekaj kilka odcinków, człowieku. A, bo artysta nie ma nic na zimę. Bo on drzepaj zasiął i musi czekać. Jeszcze, za 2 dni będzie. Ja zsiałem rzepak jak ciebie w Fiucie nie było. No wiem. Ja no, byłem. Bój, ja jestem i spierdolił. Dobra. No i minus 11800. Łatwo. No, resztę... 4. Bez na plusie około 5000. Jo, bo za kieszonkę powinno dużo dać. A ile tam było? A tak, bo tę kieszonkę sobie bierzesz jeszcze, tak? No, za kieszonkę powinien dostać parę tysięcy i jeszcze 11000 prawie za kontrakt. Co za hachment? No, dlatego ja mu to chciałem zajebać, ale mi nie pozwoliłeś. Kto ci nie pozwolił? No ty powiedziałeś, że zostawił mu. No to ty byś był hachmentem. No a ja tam bym był na minusie. No ale mi by się przydało, a jemu nie. No nie, wcale. No mi by... ja bym to lepiej wykorzystał. Dobra, wy jesteście oszustami teraz jesteście wy. Bo ja bym tego, ja bym blanka już miał. No tak, a tu nie ma blanka. No. To trzeba wrzucić. Nie. No i teraz Kasper jest oszustem. Dobra. Oszustwo przeszło na Kaspra teraz. Jak oszustwo? Łatwo. No, bo oszukujesz. Czytujesz.
Na pewno. 25 tysięcy na minusie cheatuję, no. Miałem. No cheatujesz. No, czyli cheaty. Cheatujesz, szukujesz. Kurczę, pieczone. Ty cheatujesz, bo ma 185 koni w John Deere. No. Mogę mieć, ale nie, bo się zaraz Kaspera obrazi znowu. To bardzo mocno się obrazi teraz. Nie, nie mocno, tylko bardzo mocno. Właśnie, bardzo mocno, więc no, więc mam 155. O, artysta jaka obrzęgolona przyczepa. Obrzęgolona. Dobrze, ja już skończyłem. To nie moja, to Michaela. Michaela. Dobrze. Ale ja chyba ten. Ja się przyjadę jeszcze na gospę, tylko na to, za to, żeby mieć godzinę. Mam 53 minuty. Dobrze, ja mam 51. Patrz, D882 Sandra. No, czyli artysta nie ma. Co? No, przyczepy. Jak Michael nie ukradł. Kurwa, no, przyznajmy się, że to moja. No i idealnie zostawiłem na 2 tony dla ciebie. Za tą przystawkę. Mam 2 tony. No ty! No to on dostanie 1500 za to, a zapłaci 1000. No. No, no to jeszcze zyskasz na mnie. No i bardzo dobrze. No, a ty się kurwa narzekasz. Ty narzekasz. Ja narzekam. No to wy narzekacie, że ja narzekam, że wy narzekacie. Raz co chuj ci w dupę i do YouTube'a oglądać. I do YouTube'a oglądać. Bardzo. Kurwa, ale głośno. Wow, to ja mam 25 ton. Teraz mam 25. A ja sprzedałem 22, czyli będę miał około 24. No to ja teraz mam 26. Będę miał 26? 26 mam, no. O, 26. Chuj ma w łeb, cheatujecie. To ty czekałeś na rzepak niepotrzebny. No i 1,5 hektara ściachane na odcinku. O, dokładnie. O. Rozumiem. Pipeow, on. Dobrze. No, artysta już wie, ile Minecraft'owi tam. Co? Ej, ile ci wyszło? Jeszcze raz? 23 800. Aha, to mi wyszło 35. No. Chodź zobacz tutaj, co robię teraz. Widzę. Nie wiem, wyszło mi 34479. Nie wiem, jak ja to liczę. No bo on oszukuje. Ten przelicznik. A. Znaczy on tak orientacyjnie pokazuje. A potencjalny plan był 25, nie? Czy jak to jedzie? Ja pierdzielę, przecież 10 tam powinny się wysypać. O Boże, o Jezus. A ty tędy jedziesz? No, nie chcę się asfaltem jechać za długo. Ale trzeba jakąś trawę. Czy ty ciągniesz 3 przyczepy? Tak. No, Ursusem. Ursusik, no, Ursusikiem. To uważaj na drodze bardzo mocno, bo tam przyczepa leży. Ja pierdzie, jak to rzuca. A, ja to widzę, boż. Ale hachmy, co? No ty jesteś hachment. Ty tu masz ton, człowieku? 35. No, to ty masz najwięcej. Ja. No dobra, ale tak ty będziesz miał pieniądze z kieszonki. Czy też? Nie, z kieszonki. Ja będę miał 5000. Czy też? Czekaj. No, ale i tak będziemy przyjechać czas bardzo mocno, to i tak będę na minusie. Dobra, świecie. Ale za kontrakt dostaniesz bardzo mocno. No właśnie. Zależy, ile jeszcze zasłonecznik uda mi się
Z górki dużo lepiej się zjeżdża tym kombajnem niż pod górkę jedzie. Ojo, bo ja mam 50 ton, ja zapomniałem, ty. Ja się okazało, że jakiś jakiś pan napisał, że będę księdzem. To nie jest ksiądz. W sensie nie, ja tylko on. Dobrze. O, tu drzewo leży jakaś, szuszka. Szuszka? Jo. Dobrze. Artystka. O, ile tu belek białych się zrobił. Chyba trochę przez rzekę nie trafiłem. Dobra. I bardzo mocno headerkiem zarobiłem. No, tu nie widać tego. Widać? No, no. O, właśnie, wasze co kupiłem. Się no, postawiłem. No, jeszcze trzy belki, ja cztery. Trzy. John Deere 4930 z turem. No. I to tyle. Znowu. O, to ci zaraz w dupę zajmie. Co on tak mówię? No. 35 ton i tutaj. Ten jak gazuje tym bizonem. Tu też mam zaorane. Czy ty wziąłeś jakiś kontrakt? Kto? Ty. Ja nie mogę. Soja. Tu jest soja i tutaj też gdzieś soja. A nie, chyba nie wziął kontraktu, tylko że kurwa jeździ po polach i zwiedza. Dobrze, dobrze. O tylu jeszcze na gospodarstwo nie wjeżdżałem. No, Michael, otwieraj bina bardzo mocno, bo jadę ci dać. Mi? No! Oj, 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 czekaj, bo tu jest zastawione. Mi? Nie. Tobie. Nie o, tu będzie bizon stał bardzo mocno, bo zaraz tak będzie używany. Jak już w tej godzinie, to elektry skończę. A jutro o tej godzinie będę dopiero półtorej godziny w domu. Dobrze. Dobra, dawaj, przyjeżdżaj tu. Jadę. Mogłem do świnie świtować, ale nie. No, możesz sypać już do świn? No. Czaj, że na tej klapy nie musiałem otwierać? Czekaj, a ja idę zobaczyć, czy mogę wodę wlać. A, nie mam. Animalu. Nie mam animalu. Dobrze. Oj, tam jest jakaś dziurła. Gdzie? A tutaj gdzieś. Jo? Nie, nie widziałem. No. Dobrze. Czekaj, tata. Czemu jaką wystawę tu robi? Czemu ta przyczepa samozbierająca leży u Michaela na tym? No ona wcześniej latała w powietrzu. Z owijarką, bo się zbugowały. Dobrze, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. A bo dobra, poczekam. Co? O, też mam równiutko godzinkę. No ja mam 58. Dobrze, a ja już mam godzinkę, więc no. Trzymajcie się, cześć, papa. Dobrze. Dobrze, artysta, już cię nie potrzebuję, tak? Wypłata dojdzie jutro. A ja je zbieram bardzo mocno. No ale jak je sprzedasz, to mi ten nie zaliczy kontraktu. Ale one się zrobią na przyczepie. Nie zrobią, po prostu. Chyba. Czy zrobią? Michael, czekaj, czekaj. Co wy chcecie? Dobrze. Dobrze, także na razie trzymajcie się, cześć. Nie, nie chcę się czekać do tej godziny, jeszcze minuta, ale nie chcę się. A ja już, ja miałem równą godzinkę. Dobra, co się tam dzieje? Pan no ale to... Ale skipować czas bardzo mocno. Nie. Można? No a... Czekaj, ja mogę słoneczniki jutro kosić? Czy nie mogę? Możesz. Słoneczniki. Nie, dzisiaj ostatni dzień! Dzisiaj ostatni dzień. Za rok skosisz. A, to przywijam, ale to jak ostatni dzień to mogę. Jak? Jutro możesz kosić słonecznik. Na pewno, ty chyba ślepy jesteś. No a jak? Nie. A co nie, to, to rzepak. Dobra, to rzepak. Jaki młot. Dobra, także na razie trzymaj to się, cześć. Pajo.